Widziałyśmy się ostatni raz 16 lat temu. No. Pamiętasz to? Jak przez mgłę chyba. Pozwolisz, że ci przypomnę. Oj. Weź sobie to. Miałeś krótkie włosy wtedy. Małego i dużego ekranu. Na pewno będę rozmawiała z Julką, czyli filmową. Czyżbyś nie miała nastroju do rozmowy? Nie masz nastroju do rozmowy? No, cieszę się. No i? Nie, tak wyglądało, jakbyś jednak nie miała nastroju do rozmowy. Prawdopodobnie nie miałam. Okej. Okay. Lubiłaś to całe zamieszanie wtedy? Trudno jest powiedzieć. Wiesz, jak masz 6 lat, to wydaje mi się, że wszystkie dzieci lubią uwagę. Czy ktoś to lubi, a czy to jest dla niego dobre, to są dwie inne rzeczy. I w pewnym tego słowa znaczeniu lubiłam uwagę, ale nie lubiłam, jak była bezpośrednia. Czy jak ludzie się na mnie rzucali i przychodzili i nie dawali mi chwili, żeby mieć dla siebie. Ciągnęli mnie za włosy albo krzyczeli. To wszystko było nowe i dla mnie, i dla mojej mamy. I raczej ja nie lubiłam rozdawać autografów. Ciężko mi było z tym, że nie mogłam zazwyczaj odmówić, bo to było niemiłe. Jak nie miałam ochoty na przykład tego robić w danym momencie. Dużo się od tego czasu zmieniło. No, sporo. Wycofałaś się z show biznesu po to, żeby zająć się sobą. Mhm. Dawkowałaś te informacje o tym, co ci jest. Tak. Swoim fanom. Dlaczego? Ponieważ chciałam się sama czuć komfortowo z tym, co mówię, więc najpierw musiałam przejść pewne rzeczy na terapii, zanim się poczułam na tyle komfortowo, na przykład z diagnozą, żeby o niej powiedzieć. W jednym z postów napisałaś, że cierpisz na zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego borderline. A dzisiaj mówisz mi, że to już nie jest aktualny post. Nie jest. Mam mieszane zaburzenie osobowości. Dwa są konkretnie wyróżnione. I jeszcze musi nadejść czas, kiedy konkretnie się pogodzę ze wszystkim, co mi powiedziano i z czym to się wiąże. I jedna z tych osobowości jest stygmatyzowana. To kiedy pojawiły się pierwsze objawy? Szczerze, tak jak miałam jakoś 12 lat, mi się wydaje. A kiedy miałaś pierwszy kontakt z psychologiem? Jak miałam 7 lat. Lekarze zauważyli kilka nieprawidłowości, które wymagałyby terapii. Słuchaj, a jak sobie poradziłaś w gimnazjum? Tam mi było ciężko i właśnie jakoś koło 12-13 roku mi się zaczęły różne problemy pojawiać w życiu, nie? I jakie? Myśli autoagresywne, epizody depresyjne, zamykanie się w sobie. Takie różne cechy, zaburzenie osobowości, które te potem się tylko wzmogły, no i miały swój szczyt, jak miałam 19 lat, no ale nie będę mówiła konkretnie. Udawało ci się to ukryć? Tak, zazwyczaj tak. Ale też dużo maskowałam w tamtym czasie. Jakby tego się uczyłam od dziecka, żeby maskować pewne emocje. I też niektóre mi pięknie grać. Pamiętam, jak zapytałam cię, jak ty to robisz, że ty tak płaczesz na zawołanie? To jak to się robi? Powiedz mi. Po prostu albo się leży i zamyka oczy, albo się tylko otwiera. Zazwyczaj myślę o czymś smutnym, ale też mam coś takiego w sobie, że wiem, jak to zrobić mięśniami. Wchodziłam sobie w różne role, w których mogłam na przykład wydać swoje emocje, więc bardzo lubiłam role, w których płaczę, bo mogłam płakać. Bo Julka nie płacze. Tak. Mogę pokazać. A ile potrzebujesz na to czasu? 5 minut? Będziesz płakać? Widać? No już tu masz w tym oku, już masz łzy. O czym smutnym może myśleć 8-latka? W życiu prywatnym działo mi się trochę rzeczy i miałam trochę traumatycznych rzeczy za sobą już jako 8-latka. I to pewnie były te rzeczy w tamtym momencie, ale nie mówię właśnie o tych rzeczach, które mi się działy, bo no są one prywatne dla mnie. Mhm. Nie jestem z nimi pogodzona wciąż i wciąż trudno jest mi o nich mówić gdzie indziej niż u psychologa. Czyli to wciąż element terapii? Tak, no pogodzona jestem z tym, że to się stało, ale nie jestem pogodzona z tym, jak to odpuścić. Moja mama zauważyła, jak byłam w moim najgorszym czasie, że potrzebuję tej pomocy i sama drugi raz zaprowadziła mnie do psychiatry, bo za pierwszym razem jakoś nie wyszło i przestałam brać leki, przestałam chodzić. I za drugim razem już poszłam do psychiatry na psychoterapię, której zostałam przez 4 lata. Potem pojechałam do tego ośrodka i tam kontynuowałam. Tego, w którym byłaś ostatnio i tak. Wyszłaś z niego ile miesięcy temu?
5-6. Okej. Okay. Słuchaj, powiedziałaś, że to był najgorszy moment. Jak wyglądał najgorszy moment? No, wielu rzeczy nie chcę mówić, ale... Ale co możesz powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to było załamanie nerwowe i to konkretne. Takie, że nie panowałam nad sobą. Ale nie panowałaś nad sobą, bo byłaś wybuchowa, czy nie panowałaś nad sobą, bo nie byłaś w stanie wyjść z łóżka? Wybuchłam. Wcześniej nie mogłam wyjść z łóżka przez... Jak długo? Kilka miesięcy. A potem wybuchłam. Wybuchłaś na kogoś, czy na siebie? Na siebie. No i ciężko było to opanować, no i wtedy trafiłam do psychiatry. Sama, czy ktoś cię zawiózł? Moja mama mi pomogła. Była przy tobie? Przerażona była? Tak. Było bardzo źle? Było, niestety. A powiedz proszę, czy był taki moment, że nie chciałaś wrócić tutaj? No, tak. Często się zdarzał? Czasami było lepiej, czasami było gorzej, ale odkąd poszłam na terapię, to było tylko lepiej. Pokazałaś kiedyś post, w którym pokazujesz swoje leki. Mhm. Wciąż jeszcze z nich korzystasz? Nie, zeszłam ze wszystkich leków. I szczerze... Ale mówisz to z dumą. Wiesz czemu? Bo no. Myślałam, że sobie bez nich nie poradzę. Dzisiaj, mimo że nie bierzesz tych leków, to huśtawek nastrojów już nie ma? A bardziej nad nimi panuję, bo nauczyłam się tego. Lęków już też nie ma? To też właśnie nie jest tak, że ich nie ma. One są. Tylko... Czego zdarza ci się bać? Czasami to są absurdalne rzeczy. Czasami się budzę w nocy i mam wrażenie, że zaraz coś mi się włamie do mieszkania, albo że coś spadnie mi na głowę. Czyli wychodzi na to, że musisz być ciągle w siebie wsłuchana. Tak. Właściwie to przydałoby się każdemu z nas. Tak. A dlaczego potrzebujesz być sama? Bo jestem bardzo opieram się na innych ludziach i nie mieszkałam sama, zazwyczaj mieszkałam z partnerem. Więc potrzebuję popracować nad takimi rzeczami, które się dzieją u mnie w psychice, że się opieram na innych i że nie opieram się na sobie. Mi jest ciężko ogarnąć bardzo takie podstawowe rzeczy. Spędzam miesiąc, zanim pojadę sobie wyrobić nowy dowód, a rok, zanim go odbiorę. Bo wiesz, jakby... Czyli musisz uwierzyć w to, że jesteś samodzielna. Tak. A uwierzyłaś już w to, że warto cię kochać? Nie. Niestety. Więc jeszcze... trochę drogi przede mną, bo ja w momencie, kiedy prezentuje się przede mną ktoś, kto mnie chce kochać w zdrowy sposób, po prostu tę osobę odpycham. Albo sama się zachowuję tak, żeby było toksycznie. Staram się teraz być sama, dopóki sama dla siebie nie będę zdrowa i sama się nie otoczę miłością do siebie. A czy już możemy powiedzieć, że jesteś na tym etapie, że siebie lubisz? Trochę. Wiesz co, nie wiem, kim jestem. Więc najpierw muszę się dowiedzieć, kim ja w ogóle jestem, żeby potem móc to polubić, a potem móc to pokochać. Mam akurat coś takiego, że faktycznie straciłam osobowość przez te lata, więc mogę zbudować taką, jaką chcę, tylko czy to znowu nie będzie udawanie? Trzymam kciuki, żeby nie. Julka, rozmowa z tobą to była dla mnie ogromna przyjemność. Słuchaj, no po prostu się wzruszyłam. Bo sobie pomyślałam o tym, że przeszłaś taką drogę... Zaraz ja zacznę płakać. Słuchaj, przeszłaś taką drogę... Ośmielam się to powiedzieć, bo powiedziałaś, że chcesz założyć rodzinę. Że będziesz super mamą. Dziękuję. I niech tak się stanie. Dobra, chodź, dawaj się przytulić. Usiądź.